Za pomocą informacji, które znajdują się tutaj na tej ilustracji, będziemy chcieli dojść do tego, jaką długość ma odcinek CF. Jak można się domyślać, będziemy korzystali z podobieństwa trójkątów i e, jeśli poznamy stosunek długości dwóch boków w trójkątach podobnych, to w jakiś sposób może będziemy mogli dojść do tego, jaką długość ma ten odcinek CF. Na razie możemy intuicyjnie zauważyć, że e, trójkąt CFE jest podobny do trójkąta ABE oraz trójkąt CFB jest podobny do trójkąta DEB. Ale na razie to są tylko nasze przypuszczenia. W matematyce nie można bazować na przypuszczeniach, musimy sobie to e, udowodnić. I popatrzmy najpierw na trójkąt ABE. Widzimy, że jednym z kątów tego trójkąta jest kąt prosty. Zarówno w trójkącie CFE jednym z kątów tego trójkąta jest kąt prosty. Jeśli wskazalibyśmy w tych dwóch trójkątach e, kąty, które mają identyczną miarę, to moglibyśmy wyciągnąć e, z cechy kąt-kąt taki wniosek, że te dwa trójkąty będą podobne. Możemy zauważyć, że ten kąt, który występuje tutaj, to jest kąt wspólny dla tych dwóch trójkątów. Widzimy, że w trójkącie CFE występuje przy tym wierzchołku E oraz w trójkącie ABE również występuje przy tym wierzchołku E. Czyli pokazaliśmy, że te dwa trójkąty mają po dwa kąty, które mają taką samą miarę, więc te dwa trójkąty są podobne. I to możemy sobie zapisać, to jest nasz pierwszy wniosek. Trójkąt ABE, czyli idziemy w ten sposób. ABE, A, kąt prosty. Tutaj pomarańczowy kąt, i ten trójkąt jest podobny do trójkąta CFE. C, kąt prosty, pomarańczowy kąt do trójkąta CFE. Na podstawie takich samych wniosków, no analogicznych wniosków, bo będziemy mieli troszeczkę inne argumenty, pokażemy, że trójkąt DEB jest podobny do trójkąta CFB. Skupmy się najpierw na trójkącie CFB. Popatrzmy czy znamy w ogóle jakieś miary kątów tego trójkąta no widzimy, że nie znamy ale to jest tylko pierwszy rzut oka, popatrzmy ten kąt oraz ten kąt, który występuje tutaj to są kąty, które mają wspólne ramia pozostałe ramiona dopełniają się do prostej i tak więc y, miarę tych kątów muszą sumować się do 180 stopni. Skoro ten kąt jest kątem prostym, mający miarę 90 stopni, to ten kąt również musi mieć miarę 90 stopni. A widzimy, że trójkąt DEB tutaj ma 90 stopni, a trójkąt CFB również ma 90 stopni. To jest pierwsza para y, kątów, które są takie same, ale teraz y, popatrzmy, co jest tutaj. Widzimy, że ten kąt jest wspólny dla trójkąta CFB oraz dla trójkąta DEB. Czyli widzimy, że ten trójkąt ma dwa kąty, które mają takie same miary jak trójkąt DEB. Czyli na mocy cechy kąt-kąt możemy stwierdzić, że te dwa trójkąty są podobne. Czyli trójkąt DEB jest podobny do trójkąta, tutaj mieliśmy DEB, do trójkąta CFB. Do trójkąta CFB. Więc na razie mamy informację, że takie y, trójkąty są do siebie podobne. ABE do trójkąta CFE oraz DEB do trójkąta CFB. Popatrzmy. Y, niestety nie mamy te, na tę chwilę y, dobrych informacji, ponieważ popatrzmy. Trójkąt ABE oraz trójkąt CFE. Y, tutaj znamy tylko długość jednego boku, a nie znamy, nie wiemy nic o tym drugim trójkącie, więc nie będziemy mogli wyznaczyć sobie stosunków bo, odpowiednich boków w tych dwóch trójkątach podobnych i tak samo w tym trójkącie DEB e, znamy tylko długość tego boku, ale nie znamy żadnego e, tutaj boku w tym drugim trójkącie, nie znamy długości boku odpowiedniego, bo widzimy, że to jest CF. Także e, nie mamy zbytnio za wiele informacji, na których moglibyśmy e, sobie pracować, ale e, to, co możemy zauważyć, to fakt, że w trójkącie ABE e, oraz w trójkącie DEB to widzimy, że e, ten bok jest wspólny dla tych dwóch trójkątów i my oznaczymy sobie, że e, ten bok ma długość Y. Załóżmy sobie teraz, że... E, ten bok BF, w tym trójkącie CFB, ten odcinek będzie miał długość X. Oj, zasłoniłem troszeczkę B. O, damy sobie tutaj. Ten bok ma długość X. Jeszcze raz. O, X. Skoro ten odcinek ma długość X, a całość ma długość Y, to moje pytanie jest takie, jaką długość ma odcinek FE? Skoro to ma y, to ma x, to jeśli od y odejmiemy x, to dostaniemy dokładnie ten fragment, który tutaj został, więc będziemy mieli tutaj y minus x. I mamy tutaj troszeczkę tych zmiennych, ale może one pozwolą nam dojść do tego, jaką długość ma odcinek CF. I jeśli posakładaliśmy sobie, że te boki mają odpowiednie długości, to może będziemy mogli sobie teraz skorzystać z stosunków, ze stosunków tutaj odpowiednich boków w trójkątach podobnych. Chcemy dojść do tego, jaką długość ma odcinek CF. Wiemy, że trójkąt ABE jest podobny do trójkąta CFE. I teraz korzystamy sobie z tych założeń, z podobieństwa trójkątów. Wiemy, że w tych trójkątach stosunek długości odpowiednich boków w tych dwóch trójkątach będzie taki sam, czyli stosunek długości tego boku oraz tego boku będzie równy CF przez 9. I ten stosunek jest równy i wybierzmy inne dwa boki odpowiednie w tych dwóch trójkątach. Będziemy mieli teraz y minus x. Oznaczymy to sobie o jakimś kolorem. y minus x. Oraz tutaj cały bok y, tak? ponieważ tutaj mamy y minus x, wybraliśmy ten bok z tego trójkąta CFE, to wybieramy odpowiedni bok. W dużym trójkącie będziemy mieli trójkąt ABE, więc odpowiedni bok będzie miał długość y, czyli to dzielimy przez nasze y. I zobaczymy, co to nam przyniesie. Mamy jeszcze dwa inne trójkąty podobne, później to sobie uprościmy, ale teraz zajmijmy się tymi trójkątami podobnymi. Teraz w tych dwóch trójkątach wykonując identyczne rozumowanie będziemy mieli, że stosunek długości boku CF do długości boku DE to są odpowiednie boki w tych dwóch podobnych trójkątach, czyli będziemy mieli CF przez DE, ale wiemy, że DE ma długość 12. To jest to samo, co najpierw braliśmy tutaj z tego trójkąta, więc weźmiemy sobie ten bok, oznaczyliśmy sobie długość tego boku jako x. I widzimy, że tutaj musimy zbadać stosunek boku x do całej podstawy, bo to są odpowiednie boki w tych dwóch trójkątach, czyli tutaj będziemy mieli y. I teraz popatrzmy, co tutaj mamy. Widzimy, że mamy jedną niewiadomą CF, drugą niewiadomą y. Ta, która występuje tutaj i trzecią niewiadomą x, a mamy tylko e, dwa równania. Dwa równania, trzy niewiadome, więc tego na razie nie da się rozwiązać, ale będziemy mogli wykonać pewną sztuczkę, która pozwoli nam tutaj e, w rozwiązaniu e, tego problemu i dojścia do tego, jaką długość ma odcinek CF. Popatrzmy. Sp spróbujmy najpierw przekształcić sobie to e, równanie. CF przez 9 jest równe. Popatrzmy. y minus x przez y to jest to samo co y przez y, odjąć x przez y. A y przez y da nam 1, a tutaj będziemy mieli minus x przez y. Ale my doskonale wiemy, Ile wynosi x przez y? My wiemy, że x przez y jest równe cf przez 12, tak? Więc możemy zastąpić sobie tutaj y, x przez y, przepraszam, na cf przez 12. I otrzymamy tutaj, że cf przez 9 jest równe 1 odjąć cf przez 12. I aby dojść do tego, jaką długość ma tutaj odcinek CF, ten tutaj bok, to musimy rozwiązać sobie to równanie. Aby rozwiązać to równanie, przeniesiemy sobie minus CF przez 12 na drugą stronę ze zmienionym znakiem, czyli będziemy mieli CF przez 9 dodać CF przez 12 równa się 1. Teraz musimy sprowadzić to sobie do wspólnego mianownika, bo będziemy dążyli do tego, aby wyznaczyć sobie 1 CF. Wspólny mianownik to będzie 36, tak? Ponieważ 36 dzieli się zarówno przez 9 jak i przez 12. Musimy zwiększyć 9 czterokrotnie, aby mieć 36, więc również licznik musimy zwiększyć czterokrotnie, więc tutaj mamy to samo. Teraz 12 razy 3 da nam 36, więc tutaj również w liczniku będziemy mieli. 3 razy CF i to równa się 1. I teraz musimy sobie to dodać. Będziemy mieli 7 CF przez 36 równa się 1. I aby dojść do tego, jaką długość ma odcinek CF, bo chcemy mieć 1 CF, tak, to musimy sobie przemnożyć obydwie strony równania przez odwrotność tego co stoi tutaj, czyli przez 36 siódmych. Więc tutaj będziemy mieli 36 siódmych razy to, co jest tutaj i 1 razy 36 siódmych. I teraz popatrzmy. To skróci nam się z tym elementem, siódemka skróci nam się z tą siódemką i w gruncie rzeczy wszystko tutaj nam znika i otrzymujemy, że C F Równa się 1 razy 36 siódmych to jest 36 siódmych. I doszliśmy tutaj do rozwiązania naszego problemu. Widzimy, tutaj musieliśmy użyć kilku sztuczek. Musieliśmy sobie nazwać tutaj ten bok jako y, ten jako x, więc ten miał y minus x. Tutaj musieliśmy wykazać się sztuczką, żeby zauważyć, że tutaj będziemy mogli mieć wyrażenie x przez y. Podstawiliśmy sobie za to. CF przez 12 i doprowadziliśmy do tego, że mamy jedno równanie z jedną niewiadomą, którą sobie właśnie, które sobie rozwiązaliśmy. I mamy, że CF jest równe 36 siódmych. I co to nam mówi? Jak to możemy zinterpretować, ponieważ to jest bardzo ciekawe. Popatrzmy, gdybyśmy potraktowali to jako wysokość budynku, którym na przykład mam wysokość tak, 9, jest wysoki na 9 metrów, drugi na wysokość 12 metrów i gdybyśmy ze szczytu jednego budynku poprowadzili linę do podstawy drugiego budynku i tak samo z tym budynkiem, ze szczytu tego budynku poprowadzili linę e, do podstawy drugiego budynku, to niezależnie od tego, jak daleko te dwa budynki byłyby od siebie, to e, w miejscu przecięcia tych dwóch lin, tutaj byłoby miejsce przecięcia, to to miejsce przecięcia byłoby na wysokości tutaj 36,7 metra. I to niezależnie od tego, jak daleko od siebie będą te dwa budynki, to jest tutaj bardzo ciekawe. Tak więc, aby rozwiązać ten problem, musieliśmy tutaj zastosować kilka sztuczek, ale mam nadzieję, że to już nie będzie nikomu sprawiało żadnego problemu. Tutaj zadanie takiego typu. Tutaj korzystaliśmy właśnie z podobieństwa trójkątów i widzimy, jakie zastosowanie tutaj ma podobieństwo trójkątów.